Cześć, jestem Farel, witam w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie na temat nowej mini aktualizacji, która miała przed chwilą miejsce w grze. Wraz z nową aktualizacją do gry został wprowadzony pewien balans między zadymiarzami. Kto dostał buffa, kto nerfa, kim się bardziej teraz opłaca grać, dowiecie się z dzisiejszego odcinka. Okej, moi drodzy, na początku zacznijmy sobie od Colta, od postaci, której tak naprawdę, no, nie lubię. Sam osobiście nie lubię nią grać, ale moi drodzy, cieszmy się, ponieważ Colt dostał buffa. Jego atak podstawowy oraz ultimate atak dostał buffa. Przed aktualizacją Colt bił po 300 punktów obrażeń z jednej kuli, a teraz Colt będzie bił po 320. Pamiętajcie, że Colt wystrzeliwuje 6 kul, czyli moi drodzy, z podstawowego ataku będzie miał już plus 120 damage'a, za każdą kulę plus 20, a z ultimate ataku wystrzeliwuje aż 8, czyli 8 razy 2, 160. Więc ten kolcik, powiem wam, no może teraz namieszać. Więc bierzcie pod uwagę, jeżeli widzicie Colta na polu bitwy, jeżeli macie mało HP, może wam te HP do końca zjechać, ponieważ jest teraz mocniejszy. Kolejnym zadymiarzem, który dostał buffa, jest, moi drodzy, Dynamike. Super, cieszę się bardzo, ponieważ Trowerem bardzo się ciężko gra w tryb solo. Duo jeszcze jako tako, trio też, no ale solóweczki jest mega ciężko wygrać, mimo nawet, że ma te super star powery Dynamike. Ale przejdźmy teraz do balansu postaci. Jego podstawowy atak już nie będzie bił po 760, tylko będzie bił po 800, czyli o 40 więcej. Z tego co pamiętam, Dynamike w jednym magazynku, że tak powiem, ma chyba 3 laski dynamitu, no to 3 razy 4 dostajemy plus 120 damage'a gratis. Więc też uważajcie na polu bitwy na Dynamike'a. I moi drodzy, kolejnym zadymiarzem jest El Primo, który dostał, proszę państwa, buffa. Buffa do życia. Teraz, moi drodzy, El Primo już nie będzie miał 5800 życia na początku, będzie miał 6000, więc o 400 więcej, czyli wraz z dodaniem buffa do różnych postaci, postanowili, że tanki też dostaną więcej życia. Super, bardzo fajnie, rzadko, sam osobiście gram El Primo, więc mam nadzieję, że teraz będę grał nim częściej. Dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie. Mi się wydaje, że bardzo spoko, że El Primo dostał więcej życia. No i moi drodzy, teraz niespodzianka, ponieważ Ems też dostaje buffa. Wow! I teraz Ems na samym początku już nie będzie miała 3600 życia, tylko będzie miała 3800, o 200 więcej. Ems osobiście uważam, że jest mega mocną postacią. I jej star power też dostał buffa i moi drodzy, teraz Ems odzyskuje 400 punktów życia, a nie 300 na sekundę za każdego trafionego wroga, więc nie dość, że dostała buffa do HP, to jeszcze jej star power dostał, ten drugi star power dostał buffa, dzięki któremu odzyskuje o 100 życia więcej. Bardzo fajnie, Ems lubię grać, no i teraz będzie o wiele, wiele mocniejsza, więc miejcie się na baczności, kiedy ją spotkacie na polu bitwy. Tego to chyba nikt się nie spodziewa, moi drodzy. Frank dostaje buffa. Dokładnie, teraz jeżeli spotkacie Franka na mapie, nie będzie miał 6100 HP, tylko 6400 HP. Wow. Wiadomo, na podstawowym poziomie. I teraz, moi drodzy, jeszcze jeżeli wybierzemy sobie star power gąbka, który dzięki któremu Frank zyskuje plus 110 HP. Ja dziękuję, czy wy to widzicie? Frank ma 10060 HP. Na dzień dobry! Pięknie! Po prostu cudownie! Więc Frank będzie teraz, no, super koks postacią. Zagrajmy sobie teraz meczyk tym Frankiem. Dokładnie Frankiem jaskiniowcem. Fredem Flintstone'em naszym kochanym. I zobaczmy, jak nam pójdzie. Mam dwa Power Cubesy i mam już 10860 HP. I tego Dynamike'a powinienem... Nie trafiłem. Sprzątnąć. Nie trafiłem. Dynamike też widzę tutaj troszeczkę zezuje, ale nieważne. Ondra będzie mógł mnie obijać na daleko. Chcesz razem zagrać? Dobra, Dynamike, zagrajmy razem, bo tutaj jeszcze jest ból. A ja z bólem raczej nie będę miał szans. Dobra. Uciekł szarżą. On ma 7 cubów, wow. Bomba. Szelkę ultuję. Tą szelkę muszę porobić. Raz, dwa. Dobra, dziękuję pani za uwagę. I teraz, moi drodzy, gdzie jest ten Frank? Tam jest Jean jeszcze, dobra. Dobra, tego Dynamike'a, gdybym złapał na ulta. Podejdź, Dynamike. On musi tak czy siak podejść. Ja tego Gina nie będę w sumie ultował. Nie, Frank jest jeszcze. LOL. No dobra, skoro jest i Frank. Dawaj, podejdź, byku. Bo muszę cię zultować. Dobra, dziękuję panu za uwagę. Było miło, do widzenia. Pięknie, Frank pokonał Dynamike'a. Ja tego Franka. Zawijamy napięcie szybciutko cuby. Zobaczcie, easy win, 6 cubów, 12460 HP. No i pięknie. Mam u góry Carlito.
bym przeszedł do tych krzaków, tak, po cichu jakoś, okej, okay, udało się. I ten ból jest do zrobienia, tylko nie mogę spalić tego ulta, nie mogę spalić tego ulta. Nie, spaliłem. Najgorzej, spaliłem ulta. Nie! Dynamajka pokonałem, mojego Dynamajka! Dobra, udało się, wow, o mały włos, myślałem, że zginę, ale na szczęście jestem numerem 1, udało mi się to wygrać. To co, wracamy dalej do omówienia aktualizacji. A wy zostawcie łapeczkę w górę, jeśli taki odcinek wam się z aktualizacji podoba. 10 tysięcy łapek minimum, minimum, myślę, żebym nagrał kolejny taki odcinek. Nie no, oczywiście żartuję, tak czy siak dla was nagram taki odcineczek, moi drodzy, bo to jest, mi się wydaje, spoko kontencik. Okej, wracajmy teraz do zadymiarzy. I kolejnym zadymiarzem, który dostał, uwaga, buffa nerfa, zaraz się dowiecie, jest nasz kochany Leon. I jego podstawowy atak został zwiększony. Ten jeden trolling star, którym rzuca, czy tam jajko w przypadku Leona z sali, ze 103, uwaga, do 178 na maksymalnej odległości. Tak jest, więc Leon teraz, proszę państwa, będzie o wiele, wiele mocniejszy, kiedy trafi, wiadomo, z dalekiej odległości. Bardzo fajny pomysł. No mi się wydaje, że dużo to zmieni, na polu bitwy. Nie zagramy sobie teraz Leonem, bo jest słaba mapa pod Leona. A jeżeli się cieszycie, że faktycznie Leon dostał buffa, no to strzelcie łapeczkę w górę. I teraz, moi drodzy, buff do postaci, która już dawno powinna dostać buffa, jakiegoś skina chociaż, nie wiem, byle jakiego, bo no Pam no już jest smutną postacią, no niechętnie mi się nią gra, w ogóle nie mogę na nią patrzeć, jest taka podstawowa i nawet w ogóle nie mam chęci nią zagrać, ale moi drodzy, Pam teraz dostała buffa do HP, teraz będzie startowała z 4800 HP, a nie z 4500 HP, czyli o 300 HP więcej. Jeżeli chodzi o Pam, to tylko tyle. Loco poco spoko! I moi drodzy, Poco też dostał buffa z 3800 na 4000 HP. O 200 HP więcej, kiedy będzie się pojawiał na mapie. Moim zdaniem spoko, bo to jest postać, wiadomo, supportowa, wsparcie. No i mu tego HP czasami brakło na samym początku gry, no jak nas od razu ktoś podjeżdżał. I chyba tego się nikt nie spodziewał. Spike też dostaje buffa. Mimo tego, że jak gra się nim i używa się Star Power, podkręcona piłka, gdzie te kolce wlatują między skały, moim zdaniem jest i tak mocnym zadymiarzem, to dostał buffa. I teraz jego podstawowy atak nie będzie bił po 480, tylko po 520, o 40 damage'a więcej. Bardzo fajnie, ja się cieszę, lubię Spike'a, w ogóle jest uroczy. Jeżeli wy też się cieszycie, że Spike dostaje buffa, wiecie co robić, łapka w górę. I teraz, moi drodzy, przechodzimy do postaci, którą rzadko ostatnio gram. Wbiłem ją, czekajcie, na którą rangę? 22 rangę tą postać wbiłem. I moi drodzy, Tick dostał buffa do podstawowego ataku. Już nie będzie bił po 640, tylko po 680, o 40 więcej. Wow, więc zobaczcie, tych min jest, jaką wyskę rzuca, 3 po 40, czyli o 120 damage'a więcej od każdej miny na jeden wyrzut. No to dużo, to jest dużo, więc szykujcie się, trójeczki i duo na ciekawych mapach, bo Tick będzie naprawdę teraz mocno denerwował. Dobrze, że nie dostał buffa do swojej głowy, że nie będzie, że będzie bił po, nie wiem, 8k. Dobra, przejdźmy dalej i sprawdźmy, jakie zmiany zaszły w 8-bicie. A moi drodzy, nasz kochany 8-bitowiec dostał, z tego co rozumiem, nerfa. Ponieważ 8-bitowiec nie ma już tego bombla wrażliwości po zrespieniu się. Czyli w Star Powerze Extra Life, w tym Star Powerze dodatkowe życie, musimy to przetestować. Kiedy zginiemy, mieliśmy przez chwilę ten taki płaszcz ochronny, dzięki któremu nasza postać była nieśmiertelna, ale mogła strzelać w początkowej wersji 8-bita. Później dostała nerfa, gdzie już nie mogła strzelać, bo nie miała amunicji. A teraz sprawdzimy, jak to wygląda w praktyce. Oczywiście sobie zagramy standardowo meczyk, no i zobaczymy, czy fakt... Szelka. Czy faktycznie ten płaszcz został nam odebrany w naszym Extra Life'ie. O nie! Mam nadzieję, że tego Tureta nie wsadziłem do... Nie, szeli! Zabiła mnie. Nie, żyję. Dobra, odradzam się i uwaga. Tak, już nie mamy płaszcza tego wrażliwości, więc... No niestety, jeżeli ból zostanie, będzie widział, że nas bombal rośnie i będzie stał dalej przy nas, no to będą od razu nas wyjaśniali. Nie wiem, czy to jest fajne w przypadku 8-bitowca,
ponieważ 8-bitowiec jest turbo mega wolny. No, może dlatego to zrobili, żeby już nie wbijać na nim setek tysięcy puszek, jak to robią za granicą. Ja sam wbiłem 1000 na 8-bicie dzięki temu Star Powerowi. No, ale no cóż. Supercell postanowił coś z tym zrobić. Zagrajmy sobie jeszcze ten meczyk do końca. O nie, co to? Spike? To był Spike? Tak, to był Spike, o nie. Dobra, teraz muszę jakoś umiejętnie stąd uciec przed tym bólem. Dobra. Mam 2 Power Cubesy tylko. To nie jest dużo. Gdzie on jest? Tam gdzieś stoi. Nie, tu jest! No i dobra. Które 4. miejsce połamał mnie, ale to wiadomo, nie miałem szans. Już moje życie się straciło, ale plus 4 puszki. Zawsze coś. 30. ranga na 8-bitowców bita. Raczej nie będę pobijał tego rekordu. Zaszły te zmiany w mojej kochanej pszczółce Maybe. I moi drodzy, od teraz płaszcz miodowy uruchamia się tylko raz na mecz. Nie wiem, czy w trybie duo też tak będzie. Chyba właśnie to się tyczy trybu duo. Za chwileczkę sobie to sprawdzimy. Ale też, moi drodzy, wydłużono czas działania płaszcza ochronnego. Dostał pierw ten płaszcz ochronny nerfa, a teraz znowu dostał buffa, ponieważ na początku trwał chyba przez 1,5 sekundy, dostał nerfa do 0,6, a teraz 0,6 sekundy powraca znowu na 1 sekundę. Czyli jak najbardziej na plus, zagrajmy sobie tryb duo, no i zobaczmy, czy jak się odrodzę, dalej będę miał ten płaszcz ochronny, czy też nie, jeżeli zginę. Dobra, w sumie wiecie co? Chyba się... Dobra, płaszcz ochronny siadł. Dobra, padłem. Też nie chcę przedłużać, ale Darel, ty nie możesz zginąć! Uciekaj mi stąd! No co ty robisz? Okej. Okay. Jesteśmy z powrotem. Nie, mortar, no nie wierzę. Dobra, nie! Już nie działa. O nie! Czyli niedobrze. Niedobrze, moi drodzy, bo... Płaszcz ochronny... Mega pomagał. Jak się odrodziliśmy na duo, no to... Kurczę, blaszka. Mieliśmy jeszcze jakby tą drugą taką szansę, no ale teraz no nic nie zrobimy. Niestety trzeba grać jak jest. Ten płaszcz ochronny trwa co prawda teraz sekundę, ale... Ale co z tego? Co z tego? Jak o nie? Co z tego? 14 szeli? Jakim cudem tam jest 14 szeli? Dobra, szeli raz. 2. 3. Nie, padam! Daryl, nie podjeżdża jej, nie dasz rady, tam strzeli 14, kurczę, blaszka. Damy radę, wielkie starcie, big game, o nie, 18 szeli, no dobra, no nie mam pytań. Po co? Dobra, go! Go! No co jest, odejdź mi z pola rażenia, no kurczę, Bu się zrespił na ochronce. I cały atak stankował. Najgorzej. Zmiany te zaszły w najmądrzejszym zadymiarzu w grze, czyli w Karlu, moi drodzy. Teraz jego Star Power, który nazywa się Piruet Ochronny, dostał nerfa i teraz już nie będzie atakował, nie będzie zadawał o 40% więcej obrażeń, tylko o 30%. Stwierdzili, że to było zbyt OP. W sumie mieli rację. A teraz, moi drodzy, zmiana, z której sam osobiście najbardziej się cieszę w tej aktualizacji. Daryla Star Power dostał nerfa. A mówimy tutaj o jego Star Powerze, który nazywa się Stalowe Obręcze. Super atak Daryla wzmacnia jego obręcze, zmniejszając otrzymywane obrażenia o 30%. W ciągu, przed aktualizacją było 2,5 sekundy, a teraz 0,9. Wow, mega dobry krok. O ponad połowę mu znerfili czas działania tego Star Powera. Sam jestem osobiście zadowolony. A co wy o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzu. Zmiany też dotknęły pana Pi, albo agenta Pi, jak to woli, kto jaki ma skin. I moi drodzy, dostał nerfa jego zasięg podstawowego ataku. Został zmniejszony o 12,5%, coś takiego. Więc jego ten atak podstawowy będzie teraz o wiele, wiele krótszy. Wszyscy, którzy śledzą moje odcinki, wiedzą, jak testowaliśmy pana P, no to on potrafił wyrzucić walizkę poza ekran nawet, jeżeli miał ten Star Power, który nazywa się Ostrożnie. Powiem wam tak, nie wiem, czy jest to dobry krok, bo Mr. P bez tego Star Powera no jest moim zdaniem słaby, no ale jak sobie nim pogram, no to może w następnym odcinku powiem wam, co o tym wszystkim sądzę.
Mam nadzieję, że taki odcinek z aktualizacji pogantonkowy wam się podobał. Jeżeli tak, strzelcie łapeczkę w górę. Jeżeli będzie pod tym filmem tak 10 tysięcy łapek, no to jeżeli wejdzie znowu jakiś balans postaci, od razu go dla was nagram. Dajcie też znać w komentarzu, z której zmiany najbardziej się cieszycie. Ja już się z wami dzisiaj żegnam. Tutaj macie kolejne filmy, które musicie koniecznie obejrzeć. Trzymajcie się, cześć!